Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w sanktuarium w Lutyni. Jesteśmy przed cudownym obrazem Matki Bożej Lutyńskiej Lekarki Chorych. Tutaj miało miejsce niesamowite wydarzenie. 20 grudnia 1751 roku, kiedy to po 3 dniach od śmierci została wskrzeszona dziewczynka z województwa kaliskiego. Tak jest i dzisiaj. Przybywają tutaj pielgrzymi, prosząc o zdrowie, o błogosławieństwo dla swoich rodzin, o szczęśliwe rozwiązanie, o szczęśliwą operację. Modlimy się również o łaskę macierzyństwa, o łaskę ojcostwa, dar potomstwa. Zapraszam wraz z parafianami na odpust 15 sierpnia na sumę odpustową o godzinie 12, która będzie również transmitowana przez naszą telewizję diecezjalną Dom Józefa. Odpust poprzedzają rekolekcje. 11 sierpnia o godzinie 8:30 będzie msza święta w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych tutaj przed cudownym obrazem Matki Bożej Lutyńskiej Lekarki Chorych. W poniedziałek o godzinie 19:00 będzie msza święta w intencji rodzin. We wtorek, w dzień fatimski, o godzinie 20:00 msza święta i różaniec fatimski. W środę, 14 sierpnia, o godzinie 19:00 msza święta z błogosławieństwem zwierząt i ich właścicieli. Zapraszam serdecznie do Lutyni, do Matki Bożej. Szczęść Boże! Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na infomałpa.domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.